zakazu sprzedaży lodów po północy po fankę, która wysłała idolowi 8 tysięcy listów. Cześć, witam Was i zapraszam na kolejne najciekawsze newsy tygodnia. Numer 10. 41-letni kierowca lawety z Ukrainy zatrzymany przez chrubieszowską drogówkę z powodu niewłaściwej zielonej barwy kierunkowskazów na oczach policjantów wybił jedną z lamp młotkiem, po czym wymienił żarówkę na żółtą i powiedział policjantom, że jedną już naprawił. Niestety taka pseudo naprawa po ukraińsku nie usatysfakcjonowała mundurowych, którzy ukarali kierowcę mandatem w wysokości 500 złotych za Otrzymali dowód rejestracyjny i poinformowali, że musi wymienić tylne lampy, a nie je rozbijać. Skierowali go również na przegląd techniczny do stacji diagnostycznej, informując, że dopiero wtedy będzie mógł odebrać zatrzymany dowód. Numer 9. Sprzedaż luksusowych aut w Korei Południowej spadła o nawet kilkadziesiąt procent po tym, jak koreański rząd nakazał autom o wartości powyżej około 250 tysięcy złotych, a zarejestrowanym na firmę, jeździć na specjalnych, zielonych tablicach rejestracyjnych. Jak się bowiem okazuje, wielu bogatych Koreańczyków Kupowało drogie auta na firmę, aby ominąć podatek, po czym użytkowało je jako prywatne. Z powodu zielonych, stygmatyzujących niczym zielone wiadomości na iPhonie tablic rejestracyjnych, biznesmenom jakby odechciało się kupować Bentleye, Porsche czy inne Rolls Royce'y, ponieważ najwyraźniej z zielonymi tablicami nie wyglądaliby już wystarczająco bogato. Zielone tablice mogłyby sprawiać wrażenie, że samochód należy do ich szefa lub co gorsza, wypożyczalni samochodów, a nie do nich samych. Numer 8: 35-letnia fanka Harry'ego Stylesa, która wysłała swojemu idolowi ponad 8 tysięcy listów i pocztówek w niecały miesiąc, została skazana na 3 miesiące więzienia oraz dziesięcioletni zakaz zbliżania się, w tym uczestniczenia w jego koncertach. Mira Carvalho to obywatelka Brazylii, która od grudnia przebywa w brytyjskim hostelu. O jej wyjeździe do Europy, według sądu, nie wiedziała ani jej rodzina, ani nawet partner, którego podobno zostawiła w domu w Brazylii. Podczas swojego pobytu część z listów kobieta dostarczyła na adres Stylesa osobiście. Numer 7. Podczas gdy w Polsce trwa zacięta dyskusja, czy na stacjach benzynowych powinno się sprzeciwiać, Sprzedawać alkohol czy nie władze włoskiego Mediolanu planują zakazać sprzedaży lodów i pizzy po północy, a dokładniej każdego jedzenia na wynos i tylko w popularnych dzielnicach. Nowe przepisy miałyby ograniczyć liczbę turystów na ulicy, a tym samym hałas, który przeszkadza mieszkańcom. Jak zaznaczają media, zakaz sprzedaży lodów po północy próbowano wprowadzić już w 2013 roku, jednak spotkał się on z ogromnym sprzeciwem i z pomysłu trzeba było się wycofać. Numer 6. Brytyjski milioner Mike Black, który w 2020 roku postanowił zostać bezdomnym, aby udowodnić, że każdy może stać się milionerem, wystarczy chcieć, poniósł sromotną porażkę. Mężczyzna chciał pokazać, że przy odrobinie woli i determinacji, a nie szczęściu i przypadkowi, jak powszechnie uważa, plebs, możliwe jest zarobienie miliona dolarów w zaledwie 12 miesięcy. Ostatecznie jednak wyzwanie zakończył już po 10, zarabiając nieco ponad 60 tysięcy, czyli znacznie mniej niż przewidywał. Jak tłumaczył swoją porażkę, przeszkodziły mu między innymi problemy zdrowotne i rodzinne. Oto tak jak u innych osób, które nie zostały jeszcze milionerami. Z tą różnicą, że w przeciwnym w przeciwieństwie do nich, mężczyzna nie zaczynał z niczym. Miał już wykształcenie, umiejętności i przede wszystkim kontakty. Choć projekt miał miejsce w 2020 roku, dopiero teraz stał się wiralem, a mężczyznę, jak twierdzi on sam, hejtują głównie lewaki z niebieskimi włosami. Numer 5. Nazwa kebaba już wkrótce może zostać zastrzeżona w całej Europie. Turcja złożyła wniosek o przyznanie swojemu najpopularniejszemu daniu, doner kebabowi, unijnej ochrony. Chce, aby przysługiwała mu taka sama ochrona, jak między innymi pizzy neapolitańskiej czy kiełbasie Krakowskiej. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, nazwy doner kebab będą mogli używać tylko ci, którzy przestrzegają zatwierdzonych metod produkcji oraz specyfikacji produktu. Oczywiście we wszystkim rozchodzi się nie tylko o troskę o konsumentów, aby zagwarantować im, że to co kupują to faktycznie prawdziwy turecki kebab, ale przede wszystkim o pieniądze. Szacuje się, że kebabowy biznes w Europie wart jest około 3,5 miliarda euro, z czego większość generują podobno polscy narodowcy w święto niepodległości. Turcja najwidoczniej chce skupnąć kawałek tego tortu dla siebie. Numer 4. Właściciel pubu w St. Albans pod Londynem spotkał się ostatnio z krytyką internautów Po tym jak do sieci trafiło zdjęcie hasła reklamującego jego lokal jako przyjazny psom i wolny od dzieci Zdjęcie zamieścił jeden z zadowolonych klientów podpisując je słowami Znalazłem swoje nowe miejsce Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu największy problem z zakazem miały matki bombelków, Matki, które i tak nigdy nie zabrałyby swoich bombelków do miejsca, którego głównym przeznaczeniem jest przecież picie piwa A jeśli by zabrały, no to nie wiem czy wciąż powinny nazywać się matkami tym bardziej, że jak twierdzi sam właściciel, potykat stoi przed jego pawem już od lat, ale dopiero teraz za sprawą internetu wywołał takie rozruszenie. Psiarze sprawiają, że nienawidzę psów. Napisał ktoś pod postem, jakby kiedykolwiek nie nienawidził psów. Numer 3 Jeszcze niedawno mówiło się, że światowy gigant 7-Eleven, który rozgląda się po polskim rynku, może zechcieć przejąć żabkę. Tymczasem okazuje się, że to jeszcze żabka może zechcieć przejąć McDonalda. Tak. Mały, wielki sklep coraz mocniej skręca w stronę gastro. Dwa tygodnie temu w Poznaniu Żabka otworzyła swoją pierwszą restaurację. Klienci mogą skorzystać w niej z szerszej niż w zwykłych sklepach oferty gastronomicznej, a także wygodnie usiąść przy stolikach. Teraz słyszymy, że Żabka planuje wprowadzić do sklepów kioski samoobsługowe, znane na przykład z McDonalda. Specjalne ekrany miałyby przyspieszyć i ułatwić proces zamawiania ciepłych przekąsek, a także skrócić zwykłą kolejkę do kasy. Przedstawiciel Żabki powiedział, że chcą być dla street foodu takim samym synonimem, jakim adidasy są dla butów sportowych. Numer 2. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez psychologów z Uniwersytetu w Ontario, jeśli lubicie głośne samochody, najprawdopodobniej jesteście młodymi mężczyznami z tendencją do psychopatii. Według badań to właśnie takie osoby wykazywały największe zamiłowanie do głośnych samochodów z przerobionymi tłumikami. Profesor kierująca doszła do wniosku, że wyniki badań mogą być przydatne dla organizatorów kampanii walczących z głośnym tuningiem. Jednocześnie jednak wyraziła wątpliwość, czy tego typu kampanie informacyjne mogą mieć na takie osoby w ogóle jakiś wpływ. Zdaniem psycholog, osoby przejawiające skłonności psychopatyczne i sad Raczej nie przejmują się, że ich zmodyfikowane tłumiki mogą przeszkadzać innym, a wręcz przeciwnie sprawia im to przyjemność. Podobne badanie w 2021 przeprowadzono w Wielkiej Brytanii. Wykazało ono, że największe skłonności psychopatyczne mają kierowcy samochodów BMW oraz Audi, najczęściej wybieranymi przez nie kolorami są kolejno złoty, brązowy i zielony, z kolei napęd elektryczny. Badania wykazały także, że osoby posiadające spersonalizowaną tablicę rejestracyjną mają prawie trzy razy większą tendencję do bycia psychopatami niż osoby posiadające standard. Także pamiętajcie, widząc na drodze brązowe lub zielone BMW lub Audi z napędem elektrycznym i personalizowaną tablicą, na przykład z imieniem kierowcy, jest wysoce prawdopodobne, że w środku siedzi jakiś patus o wyolbrzymionym ego, potrzebie atencji i podziwu, niezdolny do radzenia sobie z frustracją i łatwo wpadający w szał, więc lepiej nie podchodzić zbyt blisko jego klatki. Nie wierzycie? To teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, którzy polscy youtuberzy mają zielone BMW i czy nie są przypadkiem uważani za tak zwanych influencerów. Numer 1 japońskiego miasta Fuji Kawaguchiko planują zasłonić widok na słynną na cały świat górę Fuji z powodu niepotrafiących się zachować zagranicznych turystów. W popularnym punkcie widokowym zainstalowana ma być wysoka na 2,5 metra bariera, której głównym celem będzie zniechęcić trochę tłumy turystów, którzy dla idealnego zdjęcia na Instagram nieustannie ignorują przepisy ruchu drogowego, zostawiają po sobie śmieci, a przede wszystkim irytują mieszkańców. Wspomniany punkt cieszy się szczególnym braniem, ponieważ majestatyczny i aktywny japoński wulkan wyłania się tuż za sklepu spożywczy Lawson, których w Japonii jest rzekomo jak żabek w Polsce. Na szczęście u nas jeszcze nie widziałem, aby zagraniczni turyści robili sobie zdjęcia Tatry z żabką na pierwszym planie, ale wszystko przed nami. Okej, okay, i tym zasłoniętym jak bluszczem Janusz Przeklęty akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na planecie faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!